Jesteśmy. O, jak pięknie. Także w mojej prezentacji opowiem o tym, jak w ogóle zarabiać na stronach, czego używać, czego się wystrzegać, z jakich serwisów reklamowych korzystać. Także przedstawię na istniejących już stronach internetowych, gdzie administratorzy zamieścili reklamy, czy to są dobre miejsca, czy też złe. No i jako, że tematem spotkania jest Joomla, no to pokażę, w jaki sposób na Joomli te reklamy umieścić. Czy istnieje sprawdzony sposób na zarabianie dużych pieniędzy z reklam na stronach internetowych? Otóż niestety nie ma takiego sposobu. Dlaczego nie ma? No, nie na każdej tematyce jesteśmy w stanie dużo zarobić. Lepiej, jeżeli strona jest o jakichś bankach, bankowości, finansach, turystyce, wtedy reklamy dają większe zyski niż strony na przykład o szydełkowaniu czy jakieś przypisy czy różne inne hobby, które przez reklamodawców są rzadziej wyszukiwane, mniejsze przychody przynoszą. Drugim powodem, dla których te przychody mogą być gorsze, to jest złe umieszczenie reklam na stronie. Reklama gdzieś schowana na samym dole, tylko jedna reklama, na przykład jakaś malutka gdzieś. Reklamy powinny być dobrze wyeksponowane, najlepiej tak, żeby od razu po wejściu na stronę było je widać. Tak, przecież no, to nie zależy przecież od pani umieszczenia reklam, tylko od reklamodawców. Nie, ja wybieram miejsce, w którym na stronie ona się pojawi, ta reklama. Reklamodawca daje mi tylko na przykład obrazek czy jakąś animację, która ma się pojawić. Pani zabierz. Ja umieszczam ją na stronie, wybieram sobie, czy ma być u góry, czy na dole, czy z lewej, czy z prawej. To wszystko ode mnie zależy. Metody zarabiania na stronach. Możemy korzystać z gotowych serwisów reklamowych. Rejestrujemy tam swoją stronę. W zamian otrzymujemy gotowy kod do wklejenia na stronie internetowej w postaci HTML-a. Taki kod wklejamy w wybrane przez nas miejsce, na przykład jakiś pasek po lewej stronie czy w nagłówku i wtedy, jeżeli nasza strona zostanie zarejestrowana pozytywnie i będą reklamodawcy chcieli zamieszczać na naszej stronie reklamy, no to w tym miejscu, gdzie wstawiliśmy ten kod, pojawi się nam reklama. Drugim sposobem to jest pisanie artykułów sponsorowanych, ale to już bardziej dotyczy osób, które mają stronę z dużą liczbą odwiedzin, osób bardziej znanych w środowisku internetowym. Wtedy reklamodawcy sami się zgłaszają, żeby ktoś napisał jakiś artykuł sponsorowany, wtedy już umawiają się na konkretną kwotę. Na co zwrócić uwagę? Tak jak wspomniałam, ważna jest pozycja reklamy. Ważny jest też rozmiar. Im większa reklama, no to może przynieść większe zyski. Jak będzie malutka, no to nikt jej nie zauważy. Ważne jest też dopasowanie reklamy do naszej strony, żeby się nie wyróżniała jakoś tak, nie odstawała za bardzo. Może być podobna na przykład do naszego menu, wtedy będzie wpasowana w stronę i możemy też, to jest takie trochę, mi to się za bardzo nie podoba osobiście, ale to jest takie próba oszukania użytkownika, że to wygląda tak samo jak menu, więc może nam tam kliknie i może będziemy mieć z tego przychód. A jak się skapnie, że to jest reklama, to poszukam menu tego właściwego. Dobrze, teraz pokażę przykłady reklam na stronach. Próbuję tutaj dostać się do Firefoxa. Więc tak, na początek może... One tam tutaj tylko nie widać. O, dobrze. Już się odwrócę. No mamy Onet, każdy pewnie widział nieraz. I gdzie tu oni mają reklamę? No i zaraz pod wiadomościami, tu jest jedna reklama. Także dobrze widoczna. Tutaj mamy następną reklamę, tutaj są jakieś kategorie, tutaj są następne kategorie, także każdy to też raczej zauważy i
ci twórcy liczą na to, że ktoś tu kliknie sobie. Kolejna reklama pomiędzy wiadomościami sportowymi a biznesowymi. Tutaj znowu reklama, tutaj następna. No i tak pomiędzy każdą tutaj taką kategorią znajduje się baner z reklamami. Tutaj też jest. I tutaj, i tutaj. I teraz ja szukam takich reklam, które wyglądają tak, jakby to były artykuły napisane przez Onet, ale chyba je schowali. Bo czasem na Onecie, o może na dole jest. Tutaj tak, mamy blogi, tutaj jakieś informacje. I tutaj to jest coś, na co zwróciłam uwagę ostatnio. Jest tak jakby kategoria gry online. I to nie są gry online, które należą do Onetu, to nie są strony tak jakby należące do Onetu, tylko to są przekierowania do stron tych gier. Jak ktoś tutaj kliknie i zarejestruje się do tej gry, no to Onet sobie na tym zarabia. Że to jest właśnie tutaj dobrze pokazane jest, jak można wpasować reklamę w stronę, żeby użytkownik chętnie w nią kliknął. Może teraz inny przykład. Tutaj jest blog takiej kobiety, która pisze o tym właśnie, jak zarabiać w internecie. Reklama jest tutaj. Ona wygląda jak menu. Coś się przesuwa, można kliknąć. Przyznam, że się nabrałam na to. I tutaj szukałam informacji o kolejnych artykułach, a menu mamy trochę niżej. Bo tutaj jest menu. Tak, to właśnie takie, tak, trochę to jest oszustwo tutaj już. Ale no, takie umieszczenie reklam daje tej kobiecie spore zarobki. Ten blog, jeżeli dobrze kojarzę, to około 100-200 zł na miesiąc co najmniej przynosi. Jeszcze w środku artykułów też są reklamy. Na przykład tutaj są podsumowanie zarobków tej pani. Ona ma kilka blogów, przy okazji spojrzymy na zarobki sobie. Na Google AdSense zarobiła 1500 zł w jednym miesiącu. Są jeszcze inne serwisy reklamowe, ale tutaj wszędzie indziej to te kwoty są dużo mniejsze, są poniżej 100 zł. Także nawet jakby to sobie odjęła, no to z samego Google'a ma bardzo dużo. Może sobie wyjechać na wakacje. No i w treści artykułu tutaj też jest reklama. Wygląda podobnie do artykułu, także ktoś tutaj też może sobie kliknąć i dać tej pani zarobić. I tutaj właśnie ta pani się skupiła tylko na tych dwóch reklamach. Jedna podobna do menu i jedna w treści artykułu, ale jak widać jest to skuteczne i daje duże dochody. Teraz może wrócimy do prezentacji, jeżeli mi się uda. O, jest, dobrze. Reklamy na Joomla. No, ja wstawiałam ostatnio właśnie reklamy na Joomla. Korzystałam z rozszerzenia Ads Elite. To rozszerzenie było takie całkiem intuicyjne, daje możliwość wstawienia reklamy zarówno w treści strony, jak i gdzieś, znaczy w treści artykułu, jak i gdzieś obok, w nagłówku, w stopce, w dowolnym miejscu. Możemy sobie dodawać reklamy również poprzez zwyczajny moduł. Sami tworzymy sobie moduł, wybieramy kategorię, że jest to własny HTML i wtedy tam wrzucamy kod reklamy, który dostaliśmy od reklamodawcy. Są jeszcze inne rozszerzenia, jest ich bardzo dużo. Także każdy może sobie wybrać, co mu będzie odpowiadało. Teraz pokażę jeszcze, jak to wygląda w panelu administracyjnym może. To sobie go zamykam. Się zaloguję tylko. To jest panel administracyjny istniejącej strony, która zawiera reklamy.
Teraz tak. Najpierw pokażę to rozszerzenie Ads Elite. Wybieram sobie dodatki. Dodatek służy do umieszczania reklam w treści artykułu, a moduły tworzy się, żeby umieszczać reklamy na przykład w nagłówku czy w stopce. I teraz tak sobie znajdziemy ten dodatek. Jest on sobie tutaj. Tutaj wrzuciłam właśnie kod do reklamy. Teraz niżej sobie wybieram. Tu jest sekcja, żeby wstawić reklamę na samej górze artykułu. Wybieramy sobie, czy to ma być włączone, czy wyłączone. Ja mam akurat włączoną. Wybieram sobie, w jaką stronę to ma być wyśrodkowane, czy na lewo, czy na prawo. Typ reklamy, czy reklama ma być tylko obrazkowa, czy ma być tylko tekstowa, a może taka i taka. Według analiz Google wynika, że najlepiej wstawić tekstową i obrazkową jednocześnie, czyli wybrać tą opcję, dlatego mam ją wybraną. Tutaj sobie ustawiamy kolory czcionek, tła. Wszystko można sobie też wybrać w panelu Google AdSense, ale tutaj akurat też można to zrobić za pomocą tego dodatku. I teraz tak samo wygląda sekcja dla dostawiania reklamy w środku artykułu. Tylko tutaj sobie już wybrałam reklamę tekstową, licząc na to, że ktoś pomyśli, że to jest jednak artykuł, a nie reklama, i tam kliknie. Poza tym jeszcze Google AdSense ma takie ograniczenie, że nie można jednocześnie mieć więcej niż 3 reklam obrazkowych. Także trzeba jakoś tam sobie rotować między tymi reklamami i też 3 tekstowe, 3 obrazkowe, i jeżeli chce mieć więcej, no to wtedy już tekstowe albo jakiś inny typ. I tak samo możemy sobie wstawić na samym dole artykułu, też to wygląda tak samo, tak jak poprzednie. Wybieramy sobie, tutaj jeszcze jest taka, mi się wydaje, ważna opcja, że ja nie chcę, żeby te reklamy, które tu są, wyświetlały mi się na stronie głównej, bo na stronie głównej będę mieć inne reklamy. Teraz przejdźmy może do modułów. W module, tak jak widać, tutaj mam dodatek Ads Elite Bottom Site, czyli to jest reklama, która wyświetla się na samym dole strony. I wstawiony jest ten kod reklamy, co ma się wyświetlać. No i właściwie to są takie opcje, których nie używam, nie były mi do niczego potrzebne. Czy, przepraszam, w module nie ma możliwości z poziomu ustawień modułu zmiany formatowania tejże reklamy? Wykorzystujemy kod Google AdSense, tak? Tylko i wyłącznie. Tak, tak, tak mi się wydaje. Chyba, że... Tu nie widzę. A jak to zmienimy, to coś możemy to zmienić sobie w kodzie, jeśli chcemy, natomiast nie ma możliwości za pomocą narzędzi. No, guziczków. Tak, no tutaj guziczków ewidentnie nie widać. A nie, tu są jeszcze, o jest, tu się wybiera dodatkowy format, ale to nadal nie jest zmiana tych kolorów wszystkich. Nie masz. Także tutaj Google. Jeśli kliknij przycisk na tak, że zmienisz format. Wyżej jeszcze? Tu? O tak. O właśnie. A to jest tylko rozmiar wtedy, ale nie ma już tych kolorów, także... Ale jest rozmiar, kanał, tak? Czyli dla każdego modułu możemy dowolnie definiować, z tego widzę po prostu. Tak, ale to samo można zrobić w panelu Google. Także tam sobie wszystko ustawiamy i tutaj do modułu wstawiamy ten gotowy kod, tylko to wyświetlamy. No dlatego, że moduł gra ze stroną, natomiast artykuł możesz sobie tylko... Pewno dlatego powinniś tam doformatować do formatu artykułu. Bardziej się to spajało z artykułem. Moduł z swoją drugą możesz zrobić. Może tak być.
to jeszcze teraz pokażę, jak taki moduł sobie dodać. No, jesteśmy w modułach, klikam nowy moduł, utwórz i wybieram sobie ten dodatek AdSpirit. No i tutaj właśnie, tak jak na poprzednim widoku, można wszystko tutaj wstawić sobie kod i to się tutaj pojawi. Jeszcze tutaj gdzieś powinna, a tutaj jest pozycja właśnie, pozycja do wyświetlenia na stronie, na miejsca na stronie, gdzie to chcemy, czy to ma być po lewej stronie, po prawej, czy jakieś inne miejsce. Tak to wygląda. I teraz jeszcze jedna rzecz. Możemy sobie, tak jak wspomniałam, zrobić moduł z własnym HTML-em. Taki moduł gdzieś tu miałam. Zaraz go znajdę. O, to jest ten moduł. No i podobnie tak jak ten poprzedni moduł. Klikamy utwórz własny HTML, wybieramy jaką kategorię i wstawiamy sobie, tutaj, tylko tutaj musimy sobie wybrać widok kodu. I tutaj jak będziemy mieć widok kodu, no to w to miejsce wstawiamy kod reklamy sobie. I wtedy akceptujemy, wybieramy pozycję na stronie i wstawiamy to. I teraz tutaj jeszcze pokażę na stronie, że rzeczywiście te reklamy są tutaj w nagłówku. Mam dwie reklamy, dwie wstawiłam. Mamy reklamę po lewej stronie, jest też dobrze widoczna. Tu są jeszcze inne reklamy. Na samym dole też jakąś dam, może ktoś tam zajrzy, coś przeczyta. W treści artykułu mamy trzy reklamy. Zaraz tutaj zobaczymy. Ta reklama, która była u góry, już zniknęła. Tej tutaj nie ma. Za to są reklamy w treści artykułu właśnie. Po to jest ten wybór, że chcemy, żeby się wyświetlała tylko w artykułach, a nie na stronie głównej, żeby ta liczba reklam była zgodna z tym, co Google nam nakazuje. No i jest na górze artykułu jedna reklama. Tutaj jest miejsce na reklamę w treści artykułu, ale widzę, że akurat nic nam się tutaj ciekawego nie pojawiło, więc nic się nie wyświetliło. I jeszcze jest reklama na samym dole. Także to wstawienie reklam jest w miarę proste. I tak. I to by było na tyle. Tutaj dałam linki do interesujących. No do tego, o czym powiedziałam, link do rozszerzenia AdSpirit. W ogóle link do innych rozszerzeń do reklam na Joomla. Cały katalog, możemy tam sobie coś poszukać, może znajdziemy coś innego, jakieś fajne rozszerzenie. Google AdSense, czyli system do obsługi tych reklam. Tam dostajemy kod do wrzucenia, tam też widzimy wszystkie zarobki nasze i dostajemy też wypłaty. AdTable to jest drugi system reklamowy. Tam to trochę działa inaczej niż na Google AdSense, bo tu w AdTable reklamodawca sam wybiera, że chce na naszej stronie się pojawić i wtedy możemy go zaakceptować albo nie. No i na samym dole ten blog, który pokazywałam, może tam znaleźć dużo informacji na temat zarabiania w internecie. Ta pani tam, autorka tego bloga, wyjaśnia, co warto robić, co na co zwrócić uwagę, czego unikać, można sobie poczytać. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania jeszcze są?